Barani świat. To baran pędzi i oszalały i nawet nie umie wyhamować. Nawet nie umie wyhamować tej swojej myśli. Popędzony Marsem czasami zastanowi się nad swoim losem, dotrącając Jowisza i pragnąc spowiedzi myśli Neptunowych. Lecz za każdym razem, kiedy dąży do układów swoich, boi się najbardziej siebie. Co zrobi? Nigdy w rzeczywistości nie zastanawia się dłużej niż sekundę nad podjęciem decyzji, a lęk jego jest tak ogromny, jak gdyby zebrać wszystkie bomby i rzucić na niego, to jeszcze by się nie wystraszył. Skąd bierze siły na ten lęk? To chyba z tego bata, którego ma Deimos i Phobos, biegnący koło niego i każdy w inną stronę. Strzela z nimi i sam nie wie, czy z nimi nie dostanie, bo to jak niezgrabnych łapach bat, który krąży i zupełnie nie wie, o co chodzi. Czasem się zderzy, czasem się splączy, czasem coś powie, lecz nigdy nie ma w sobie tej odwagi, by być tym neutralnym. To straszne, że można tak funkcjonować. No ale cóż, żyć trzeba. I trzeba się uśmiechać do siebie i patrzeć w bezdroże i iść i udawać człowieka, że nic się nie stało, nic. A w rzeczywistości w środku, jak w karku się gotuje, a pod czaszką myśli tyle tysiące obijają się, jakbyśmy przesuwali i trzęśli cały czas klepsydrą. A czas nieubłagalnie odpływa i sekundy znikają. Cóż, wszystko mija nagle i ktoś powie, że jest normalny. A tu nagle okazuje się, że szał i coś minęło. A to czas przeszedł. I nic z tego nie zostało. Zapytasz się, skąd to znam. Jak czasami siedzę i myślę, jak wybrnąć z sytuacji, to nasuwają mi się słowa najwybitniejszych osób. Po to, żeby wygrać z czasem i nie dać się nikomu, żeby każdy z was miał tylko przed sobą prawdę. Lecz ta prawda nigdy nie istnieje. Bo nie wiem, co jest prawdą, a co złe. I do czego dążę. Lecz już jeżeli jesteś tym baranem, to idź do przodu i za wszelką cenę nigdy nie skań się złem. Bo próbowali i źle wyszli na to. Bądź prawy i najuczciwszy z najuczciwszych. Patrz tak daleko, jak tylko możesz i myśl o tym, co zostanie po tobie. Żebyś, jak się obrócisz, żebyś nie zostawił ze sobą zgliszczu. Bardzo często zmuszają cię do tego. Ale cóż, czasem nagnij karku, niech cię złamią, a i tak się wyprostujesz i po czasie inni zrozumią, że zrobili źle. A ci, którzy uważają, że jesteś słaby,
Niech tak dalej myślę. Czy warto ci być mocny? Dla mnie nie. A jaką ty drogę wybierzesz? Ty na to nie umiem odpowiedzieć, ale wiem jedno. Że na pewno chcesz dojść do celu. I na pewno za każdym razem, mimo że tak ciężko, mimo że toczysz tą kulę jak skarabeusz i faraonowie się przed nim klękali, kłaniali. Bo przez krótką chwilę byłam Bogiem. A ty jesteś tylko żołnierzem życia. Więc nie spoczywaj. Tylko wierz w siebie i pędź do przodu. I nie słuchaj się nigdy nikogo. Po to, żebyś mógł zawsze podnieść głowę do góry i unieść tam, gdzie są gwiazdy. A wtedy zobaczysz aspekty prawdy. Tylko to pozostało.